program, który Państwo oglądacie, to Wieczór WTK. Szymon Kozłowski, dobry wieczór. Witam Państwa w piątek. Wieczór bardzo ważny tutaj w Teatrze Polskim w Poznaniu, bo stąd mam przyjemność na żywo dla Państwa porozmawiać już za chwilę z Państwa i moim gościem. A dzisiaj wyjątkowa okazja, bo dzisiaj mamy premierę numer 4217. Kerel dzisiaj premierowo na deskach Teatru Nowego i porozmawiamy właśnie już o samym tym spektaklu, o tym, czego się spodziewać. No i mam nadzieję, że ta rozmowa sprawi, że będziecie Państwo mogli również zastanowić się nad tym, by wybrać się tutaj do Teatru Polskiego już w najbliższe dni. Już teraz przedstawiam Państwa mojego gościa. Razem ze mną Piotr Pacześniak, reżyser. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. No i mamy dzisiaj kolejną premierę. Ja mam przyjemność po raz kolejny z Tobą rozmawiać. Przy okazji tym razem premiery numer 4217. Kerel, no właśnie, o czym to jest? Czego mogą spodziewać się ludzie, którzy przybędą dzisiaj tutaj na premierę? Bo przypomnę, premiera już niedługo, za niespełna 20 minut. Tutaj już będzie bardzo dużo ludzi, będzie bardzo tłoczno, bo przecież o 19 startuje premiera. Tak, no cóż, widzowie mogą się spodziewać zwierzchu historii kryminalnej. Historii o dwóch morderstwach w mieście portowym. Natomiast oczywiście jest to tylko pozór, bo tak naprawdę jest to opowieść dużo głębsza, dużo bardziej uniwersalna, jak to u Żeneta. Jest to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości seksualnej, ale nie tylko, bo w ogóle tożsamości ludzkiej. Kim jestem, czego pragnę i dlaczego robię sobie krzywdę, chociaż nie muszę. Tutaj zaczyna się to wszystko od tego, że mamy dwie osoby, dwa morderstwa. No i policja w Breście błędnie przypisze tutaj właśnie oba morderstwa jednemu ze sprawców. Wiadomo, nie chcemy wszystkiego zdradzać, ale także wiemy, że ten drugi zostanie pominięty. No i tak. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że to wynika z natury powieści Jeana Żeneta. On operuje bardzo subtelnymi porównaniami i to pominięcie jednego z morderców, które brzmi jak zwykły błąd, jako jakiś taki dodatek fabularny, tak naprawdę jest kluczowy do zrozumienia, o czym ta powieść jest. To znaczy, na czym polega różnica między sprawcą prawdziwym a domniemanym. On, mówiąc o morderstwie, mówi tak naprawdę o ludzkiej naturze, o tym, że by zrozumieć siebie w pełni, należy wziąć na siebie zbrodnię, co do której się nie poczuwamy. No to może być trudne dla niektórych do zrozumienia, bo jak przecież pogodzić się z czymś, żeby wziąć na siebie taki ciężar, no morderstwa, które jednak to nie ta dana osoba popełniła, tylko inna. A tutaj to może być według ciebie nowym otwarciem. Tak, oczywiście trudno jest wziąć na siebie coś tak strasznego jak morderstwo, ale równie straszne dla człowieka może być wzięcie na klatę tego, kim po prostu jest. To morderstwo staje się tylko metaforą, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy sami pogodzili się z tym, jacy jesteśmy, nawet jeśli ta prawda jest trudna. Więc to morderstwo jest tylko pretekstem, prawda, do opowieści szerszej o człowieku. Natomiast myślę, że cały ten spektakl ubrany jest w bardzo przystępną formę. Są piosenki, choreografie, bardzo dużo ruchu, koloru. Właśnie po to, żeby pomimo trudnej tematyki, pomimo trudności z prozą Żeneta, można było znaleźć dojście do każdego z widzów. Mówimy o tym, że Kerel to jest także powieść o poszukiwaniu miłości, bo tutaj to także będzie wychodzić dość jasno chyba również na ten pierwszy plan. Tak, no Kerel jest postacią, która druzgocze wszystko, co spotka na swojej drodze, zawiera romanse, uwodzi, jednocześnie nikt nie może go do końca posiąść, jest samotny, a z drugiej strony cały czas otacza się ludźmi, a kiedy w końcu spotyka tę jedyną osobę, w której się zakochuje, odrzuca tę miłość, jakby przegapia ją i to jest jego tragedią, że tej miłości nie zauważył, kiedy sama do niego przyszła. No właśnie, i to może być coś, z czym ludzie mogą się zmierzyć, ci, którzy tutaj już dosłownie za chwilę będą świadkami tej premiery. Wiem, że tutaj właściwie biletów nie ma, na to już nie było od długiego czasu, zatem wyczekiwana premiera tutaj w stolicy Wielkopolski, w Teatrze Polskim. Tak naprawdę wiemy także, że jest to spektakl dla widzów dorosłych. To też musimy tutaj podkreślić, tak, żebyście Państwo to wiedzieli. A w spektaklu używany jest dym i migające światła. To ważna informacja, myślę, która
także jest jasno komunikowana na stronach Teatru Polskiego, no bo żeby każdy, kto tutaj przyjdzie, mógł być świadom przynajmniej tych dwóch rzeczy. No a jak to jest? Czy taki spektakl dla widzów dorosłych dla ciebie trudny był do wyreżyserowania? Myślę, że nie. Myślę, że pracowaliśmy tutaj z zespołem, z którym już jesteśmy zgrani po poprzedniej produkcji. Teatr też z nami współpracował, więc ta reżyseria to była sama przyjemność. Obyło się bez żadnych konfliktów w bardzo przyjaznej, serdecznej atmosferze. Oczywiście w spektaklu występuje dużo scen seksu, różnych zbliżeń intymnych między postaciami i to było pewne wyzwanie, natomiast nasza choreografka pełniła również funkcję koordynatorki scen intymnych, więc wszystkie tego typu sceny były dogadywane z aktorami i wydaje nam się, że wyszły po prostu pięknie, wcale nie na siłę prowokująco, tylko ujmując jakoś prawdziwą naturę miłości w ogóle. No właśnie, to też może zwrócić uwagę, że gdy chcemy poczytać o spektaklu więcej, właśnie ta pozycja się pojawia, czyli osoby, która jest odpowiedzialna także za te zbliżenia intymne, czyli oznacza to, że dużą wagę i ty, a także teatr chcieli przyłożyć do wagi tego, by to dobrze pokazać, by to było w tak. sposób taki odpowiedni pokazany. Odpowiedni, czyli przemyślany, nie na siłę dosłowny, bo jesteśmy w teatrze, nic tu nie jest dosłowne, a jednocześnie jest to robione po to, by aktorzy sami szukali w sobie przestrzeni na przekroczenia, a nie żeby te przekroczenia były na nich narzucane, by byli zmuszani do zrobienia czegoś, na co się nie zgadzają. Oni sami odbywają tę drogę z postacią i sami dojrzewają do tego, że pewne sceny należy pokazać w taki, a nie inny sposób. Więc odbywa się to dzięki temu bezkonfliktowo. No właśnie, bo ty musiałeś to wszystko wyważyć, tak, żeby pokazać to, co chciałeś pokazać, zaplanowane to, co miałeś w głowie, jak tutaj także, jeśli chodzi o Żeneta, to wszystko dobrze przekazać, plus właśnie ten główny przekaz, no a do tego jeszcze te sceny, które seksu, o których ty mówiłeś, również, żeby były w wyważony sposób pokazane. Wydaje mi się, że to chyba było dużo pracy, żeby to wszystko zgrać, żeby to wszystko zagrało. Może dwa słowa jeszcze o tym. Tak, my zaczęliśmy pracę na początku czerwca, więc łącznie z przerwą wakacyjną to były to 4 miesiące pracy wytężonej, a ostatni miesiąc to głównie były próby choreograficzne, ruchowe, oprócz tego jeszcze światło, scenografia, różne kłopoty logistyczne, opóźnienia, które zawsze się pojawiają przy tego typu dużych produkcjach, no i przede wszystkim 15 osób w obsadzie, więc to też było dużo pracy, ale myślę, że z moim zespołem jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i czujemy, że zrobiliśmy tyle, ile było w naszej mocy i jakby ze spokojem oddajemy to dziecko widzom. No, znając ciebie, to nie pierwszy raz tutaj oczywiście już w Teatrze Polskim możemy doświadczyć spektaklu przez ciebie reżyserowanego. No i oczywiście już teraz pragnę życzyć tobie wspaniałych wrażeń podczas Dziękuję. Tej premiery. Również wszystkim państwu, którzy tutaj mam nadzieję zawitacie do Teatru Polskiego w najbliższych dniach, bo teraz Karel tutaj będzie również królować. Warto powiedzieć, że można skontaktować się chociażby z biurem obsługi widzów od poniedziałku do piątku. Tutaj można zadzwonić chociażby pod numer telefonu 61 852 0541 i porozmawiać się, zapytać o bilety, o rezerwacje, także na stronie internetowej teatr-polski.pl. Jeszcze więcej informacji. Zatem, drodzy Państwo, już za chwilę tutaj mamy premierę numer 4217 Karel w reżyserii tegoż oto obecnego dżentelmena obok mnie, Piotra Pacześniaka. Bardzo dziękuję Tobie za poświęcone czas za rozmowę. Wszystkiego dobrego. No a drodzy Państwo, już teraz mogę zdradzić, że to nie ostatnie nasze łączenie na żywo właśnie związane z Karel, czyli z kolejną premierą na deskach Teatru Polskiego. Około 21.15-21.20 rozmawiać będziemy z dyrektorem artystycznym, dyrektorem Nowakiem, którego zapytamy o wrażenia po premierze. Także zapraszam, by być razem z nami, zapraszam, by być z WTK. Nie zmieniajcie Państwo kanału. Wieczór WTK cały czas trwa. Szymon Kozłowski. Do zobaczenia.